bardzo. Oczywiście wydaje się tak, ja wybaczyłam, zostawiłam, ale to jest tak zwane potocznie zamiatanie pod dywan. A jak tak dużo pod ten dywan zamiatamy, nawet te drobne rzeczy zamiatamy, to można się w końcu wywalić i nieźle popiec. Przebaczenie potrzebuje czasu i potrzebuje też głębokiego przepracowania. Więc idealne małżeństwo to takie, które nie jest idealne. Czy idealne małżeństwo byłoby szczęśliwe? Myślę, że byłoby nudne. Idealny człowiek byłby nudnym człowiekiem. Idealny człowiek nie dałby możliwości, żebym ja się zmieniała, żebym ja się rozwijała. Idealna ja nie dałaby możliwości do rozwoju komuś innemu. Sam rozwój, sama droga, droga miłości, droga rozwoju uczuć jest czymś pięknym. A po drodze, jeśli są przeszkody, to kiedy je pokonujemy, my nabieramy siły, nabieramy doświadczenia, to nas zmienia, zmienia nas dla siebie i zmienia nas dla innych. Kiedy nie iskrzy w relacjach, to wtedy jest smutno, więc ja bym nie powiedziała, że jest idealny związek. Mój mąż kiedyś mówił, że my się nie kłócimy, tylko ja się kłócę z nim. Więc oczywiście nie ma idealnych małżeństw. Zawsze gdzieś jest jakaś do przepracowania, każdy ma swoje słabości, jakieś tam czasami jakieś skarpetki zostawienie w niewłaściwym miejscu, tak? Jest ileś rzeczy, które mówią o tym, nie jesteś idealny. Ale teraz jak my do tego podejdziemy, jak my jesteśmy ze sobą w relacji, może stanowić o tym, że w nieidealnym małżeństwie możemy być szczęśliwi. Więc idealna miłość to taka miłość, która się rozwija. To taka miłość, która napotyka przeszkody i przechodzi przez nie. To taka miłość, która nie jest sama, tylko idzie z kimś innym. Nie jest tylko dla siebie. Więc idealne małżeństwo to takie, które nie jest idealne. Nie musi to być od razu terapia, ale po prostu pomyślmy o tym, tak jak większość z nas ma samochody i wymienia ten olej, jeździ na przeglądy, bo chce, żeby ten samochód długo jeździł, no to tak z małżeństwem. Często myślimy, że jak już wejdziemy w tę relację małżeńską, to już to będzie samoistnie funkcjonować, a niestety tak nie jest. To jest jak każda inna rzecz. Mamy domy, mamy samochody. No i spróbujmy na to nie dbać, to prędzej czy później to się rozleci wszystko i w małżeństwie nie jest inaczej. Musimy intensywnie działać, żeby budować, żeby tą relację pogłębiać, intensywnie spotykać się, nawet w małżeństwie po iluś latach, na randkach, na przebywaniu czasem, z czasem takim ze sobą, nawzajem i rozmawiania o sobie, nie o tym, że trzeba coś opłacić, czy trzeba dzieci gdzieś zabić i tak dalej, ale po prostu o sobie, o tym często, jak właśnie Rolina powiedziała, przed ślubem się rozmawiało, o takich głębszych tematach i potem gdzieś to się traci. Mówimy młodym ludziom, szukającym swojego, tej drugiej połówki, to na przykład do dziewczyny mówimy o tym, żeby zobaczyła, jak ten jej przyszły partner traktuje swoją mamę. Tak? Jeżeli jest tam szacunek, jeżeli jest jakaś bliskość, jakaś relacja, to najprawdopodobniej będzie tak ciebie też traktował. Jeżeli widzisz, że tam twój przyszły partner jest agresywny, jest w ogóle nieszanujący mamy, zrywa te relacje, to niewykluczone, że też tak ciebie traktuje w swoim, jeżeli byście się pobrali. Na pewno ten aspekt właśnie jakby zobaczenia, skąd on wychodzi, z jakiego środowiska, czego on tam mógł się nauczyć. To takie, może praktyczne odpowiedzi, a przy takim rozróżnieniu między miłością a uzależnieniem, no to byśmy chyba wrócili do tych trzech części składowych miłości, czyli namiętność, intymność i zobowiązanie. Zabrakło mi tego słowa. To, o czym może myślimy, mówiąc o takim uzależnieniu, to byśmy nie kładli nacisk tylko i wyłącznie na tą namiętność, gdzie są bardzo silne emocje, też silne pożądanie seksualne, ale w ogóle jest takie bardzo silne pobudzenie, no to na pewno to nie jest jeszcze pełnia miłości. Więc samo to takie zafascynowanie drugą osobą, to nie jest jeszcze miłość. Tutaj potrzeba tej właśnie kwestii takiej zobaczenia, czy będą jakieś decyzje podejmowane, czy ten ktoś jest odpowiedzialny za swoje życie,
Czy jest gotów ponosić odpowiedzialność za swoje decyzje, czy raczej zawsze rodzice to robili? Więc no, to jest dość szeroki temat. Także rozdzielilibyśmy na pewno kwestię miłości od uzależnienia i szukalibyśmy dużo więcej, dużo większej liczby takich elementów potwierdzających, że to jest ktoś, kogo warto poślubić. Że miłość składa się z takich trzech elementów, trzech aspektów. To jest namiętność, intymność i zobowiązanie, przywiązanie. I każdy z tych elementów powinien być żywy. Każde małżeństwo można uratować, każde małżeństwo w kryzysie. W dużej mierze opiera się o to nasze doświadczenia. I jeżeli będą nas słuchać jakieś małżeństwa, które są w kryzysie, to chciałbym powiedzieć, że mieliśmy nawet w naszej historii pary, które doświadczyły zdrady fizycznej. Było bardzo trudno, przeszły w terapię i one stwierdzają, że teraz to ich małżeństwo jest nawet lepsze. Tak? Bo ileś rzeczy pousuwali ze swojego funkcjonowania, które kiedyś przeszkadzały, które nie zwracali uwagi na jakieś swoje potrzeby, nie słuchali siebie. W terapii mocno nad tym pracowali. My tak naprawdę dużo tam gadamy, a to oni pracują. Więc mocno popracowali, stwierdzają, że potem, bo oczywiście też pojawił się element przebaczenia, niezbędny w takich sytuacjach, mają lepsze małżeństwo, więc może to trochę dziwnie brzmi, tak? Oczywiście nie mówimy, przejdźcie przez zdradę, żeby mieć lepsze małżeństwo, ale skoro się już to wydarzyło, to zawsze można z tego wyciągnąć naprawdę coś dobrego. Jakby wylanie całego, za przeproszeniem, bagna, które w nas jest, w związku z tą krzywdą, którą doświadczyliśmy. Nazwanie świństwa świństwem, nazwanie tego, co się wydarzyło, po imieniu, a nie takie pudrowanie. Więc to czasami to jest bardzo trudny etap, ale on jest szalenie potrzebny, żeby wyrzucić z siebie, nazwać to wszystko, tą całą krzywdę, którą mi wyrządzono. Ją uznać, że ona rzeczywiście nastąpiła. I to jest pierwszy krok, my to czasami nazywamy listem oskarżycielskim, żeby napisać list oskarżycielski. Drugi krok to jest empatia ze sprawcą. Czyli postaranie się, żeby zrozumieć, dlaczego on to zrobił, dlaczego to coś się wydarzyło. Czyli takie wejście jakby w buty tej osoby, która nas skrzywdziła. I dopiero trzeci krok to jest decyzja o przebaczeniu. Więc to już na przykład po tym dać. No potem jest jeszcze czwarty krok, to jest, żeby ktoś też o tym wiedział, tej naszej decyzji. Taki pewien bezpieczny, taki świadek bezpieczny, żeby tak, że komuś też o tym powiedziałem. I piąty krok to jest podtrzymanie przebaczenia, gdzie możemy wręcz codziennie przypominać sobie, jeżeli emocje używają, przypominać sobie, że ja przebaczyłem. I cały ten proces, oczywiście, no nie do każdej sytuacji, tak? Jeżeli ktoś mnie potrącił w autobusie, to nie przechodzę tych pięciu kroków, ale jeżeli właśnie mówimy o jakiejś takiej bardzo głębokiej krzywdzie, to bardzo pomaga, bardzo oczyszcza, daje taką przestrzeń, że ja wreszcie wyrzuciłem to z siebie, to co mi tam bolało. Nazwałem, tak jak mówię, świństwo świństwem. Czasami są dużo ostrzejsze słowa używane. I możemy dalej przechodzić przez proces przebaczenia i to też się właśnie w terapiach małżeńskich dzieje. Przebaczenie potrzebuje czasu i potrzebuje też głębokiego przepracowania pewnych rzeczy. Jedno to jest decyzja przebaczenia i osoby wierzące wiedzą o tym, że jakby to jest takie prawo jak prawo przyciągania ziemskiego. Żeby żyć normalnie, to decyduje w modlitwie Ojcze Nasz i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy, to żeby być w zgodzie, więc decyduję, przebaczam, ale kiedy zatrzymujemy się tylko na tym etapie, to okazuje się, że potem, ja przebaczyłam, a to nie działa. To nie jest tak, że nie działa, tylko jedno jest decyzja, a jedno jest pewnego rodzaju proces. I ten proces może trochę trwać, nawet dobrze jak trwa. I przyspieszanie, poganianie kogoś nie wychodzi na dobre. Dobrym też pomysłem jest zwrócić się do innego małżeństwa, o którym wiemy, że jest dobrym małżeństwem, aby z nimi porozmawiać szczerze i spytać ich, opowiedzieć ich, na ile mamy też otwartości, zaufania, że nie zdradzą naszej tajemnicy, by to posłuchali. Natomiast jeżeli widzimy, że trudność narasta, nie potrafimy porozmawiać, to jak z wszystkim, lepiej przyjść wcześniej niż kiedy już jedna strona złożyła papiery rozwodowe. Jednym z narzędzi, które też używamy, to jest taki rozmawialnik,
bo czasami w małżeństwach nie jesteśmy nauczeni rozmawiać ze sobą. My wchodzimy w małżeństwo i myślimy, że rozmawiamy ze sobą, bo w narzeczeństwie rozmawialiśmy, panowie budowali długie zdania wtedy. I to tak obserwujemy, że to jest i to nie jest złośliwe z ich strony, ale to jest ten moment takiego zakochania i pan zdobywca, kiedy już nas zdobył, to on już nie musi wiele, on już nas ma, my jesteśmy piękne i jakby nie musimy tego zarzucać, że on to robi specjalnie, ale tak to on jest takim zdobywcą. Więc ważne jest to, żeby nawet jak nie rozmawiamy, żeby nauczyć się rozmawiać. I te narzędzie, które mamy, z którego korzystamy, udało nam się w zeszłym roku te narzędzie zdobyć, dajemy też małżeństwom po to, żeby wzięli przy kawie, porozmawiali ze sobą. To też sprawia, że ludzie zaczynają wracać do dobrych momentów. Bo my czasami zbyt dużo koncentrujemy się w małżeństwach, wiecie, na problemach z dziećmi, z finansami, z kredytem, z sytuacją, która jest, z nie wiem, sytuacją w pracy, a zbyt mało mamy fajnych momentów, zabawnych momentów. Fundacja po prostu kocham. Zajmuję się, tak jak Tomek wspominał, szerzej rozumianym całym aspektem rodziny. A więc różnego rodzaju warsztaty dla małżeństw, dla narzeczonych, też takie warsztaty dla rodziców, pomoc w wychowywaniu dzieci. To chociaż ostatnio nowy zupełnie pomysł, warsztaty dla małżeństw 50+. Byliśmy w takim jakby sanatorium i zobaczyliśmy, że tam po prostu przyjeżdża bardzo dużo małżeństw, które akurat może nie są w kryzysie, bo wy chyba razem nie przyjechały tam do tego miejsca. Stwierdziliśmy, że już nie trzeba zapraszać, tak, bo oni już tam są. Jest to dość duża grupa i do południa mają zajęcia, czy tam jakieś zabiegi, robić urobinowe, jakieś takie rzeczy, a po południami się nudzą. No pewnie nie wszyscy chodzą na te taneczne jakieś tam zabawy. Zobaczyliśmy, że jest na przykład taka propozycja jakiegoś śpiewu operowego i po prostu jest zaproszenie, można jako taki czas rozrywki. Stwierdziliśmy, że czemu by oprócz tego śpiewu operowego nie zaproponować na przykład 2-3 warsztaty dla małżeństw, jak podtrzymać miłość, jak budować też. Jak rozwijać, często myślimy o małżeństwie, że to jest ten początek, narzeczeństwo, małżeństwo, urodzenie się dzieci, wychowanie dzieci. Dzieci odchodzą i co? I potem jest połowa życia. To jest dla nas bardzo dobra część życia, gdzie jesteśmy razem. Często występują takie problemy, że zajmowaliśmy się dzieckiem. Zajmowaliśmy się tym, co życie nosi, a sobą relacja z nami gdzieś ona była z boku, na przetrwanie, na poziomie czysto informacyjnym. Co na obiad, co z samochodem, gdzie jedziemy na wakacje. I potem dziecko odchodzi i okazuje się, że ta bliskość między nami... Czy między nami akurat jest okej. Okay. No, ale to się nie bierze prosto z nieba. Na tym pracowaliśmy od początku, bo nad relacją się pracuje. Nacisk jest na tą pracę indywidualną, tak, żeby mąż i żona rozmawiali ze sobą o rzeczach, które będzie życie się nie rozmawia. A to gdzieś tam jest zamiatane, pod dywan, zostawiane i potem w momencie jakiejś frustracji, kryzysu wybuchamy, wszystko wyrzucamy, które rzeczy, które może było wcześniej przepracować i porozmawiać. Często nie mówimy o tym. Czasem dla tak zwanego świętego spokoju, czy z różnych innych powodów, bo nie chcemy ruszać czegoś, bo po co ktoś jeszcze ma się urazić i tak dalej. Więc nie dajemy sobie takiego dopustu, że ktoś może czuć się tak, jak się czuje i ma do tego prawo i może nam coś powiedzieć i my możemy to przemyśleć nie od razu, żeby po prostu siebie bronić. Taką tendencję mamy. Jako ludzie, ktośkolwiek coś zrobi, zarzuci nam, to my od razu chcemy zrzucić winę na coś innego, na kogoś innego. Usprawiedliwić się, że my tak właściwie nie bierzemy odpowiedzialności za nasze postawy, a powinniśmy za każdą naszą postawą to, co mówimy, to, co zrobimy, powinniśmy wziąć odpowiedzialność, a tego nie bierzemy. Czujemy się usprawiedliwieni, miałem do tego prawo, bo ktoś zrobił, bo ktoś powiedział tak czy inaczej, więc ja miałem prawo do tego, żeby się tak zachować, żeby takie coś powiedzieć. I myślę, że to jest to, że my jako ludzie unikamy właśnie tej odpowiedzialności za nasze postępowanie w małżeństwie, bo mówimy o małżeństwie, więc za te nasze decyzje, za to, co jakby funkcjonujemy dalej, co do tej chwili.
sposób. Jeden z warsztatów, który przygotowaliśmy, my to nazywaliśmy chyba Zatrzymać Motyle. Jak zatrzymać motyle? Jak zatrzymać dla młodych motyle? Małżeństw. Dla młodych małżeństw, to jest takim do 5 lat stażu, 5 lat stażu w małżeństwie, gdzie odpowiadamy na pytanie, na które najprawdopodobniej i okazuje się, że jest to prawda, nie znali wcześniej odpowiedzi, nikt ich do tego nie przygotował. Że na przykład po wejściu w małżeństwo, bycie tej samodzielności, jedną z ważniejszych rzeczy jest oddzielić się od rodziców, odseparować. Nawet jeżeli to będzie mała kliteczka, nawet gdzieś tam wynajmowane, to żeby byli tylko sami ze sobą, żeby życzliwa mama, życzliwy tato, gdzie tam nie doradzali, nie pomagali, tylko żeby oni sami się, że tak powiem, docierali. I to nie jest do końca tak, że nikt im nie powiedział. Nam się wydaje, że my świetnie o tym wiemy, ale ja ze swojego przykładu pamiętam, że byłam zdziwiona, że biorąc tego mężczyznę, to ja biorę całą rodzinę, która za nim stoi. I o tym się nie myśli, jak się po prostu bierze kogoś za mąż, że nie się... to oglądać. Ale cudownie! Więc to też jest warto wiedzieć o tym i o tym rozmawiamy. I nie nawet, żeby się wystraszyć, tylko żeby zrozumieć. Chcemy też pokazywać tą drugą stronę bycia teściem. Jak być właściwym teściem, bo widzimy, że bardzo dużo zgrzytów jest na poziomie relacji rodziców i dorosłych dzieci, potem bycia dziadkiem i tak dalej, więc trochę to też jest obszar powiązany i pracy tu jest bardzo dużo. Nie? To są dwie skrajności. Z jednej strony rodzice młodych ludzi albo nadmiernie się wchodzą w ich życie, albo z drugiej strony na zasadzie jesteście dorośli, radźcie sobie sami. I ani ta, ani ta postawa nie jest dobra, to trzeba być właśnie tak wyważone ta relacja, żeby była. No więc te spotkania przedmałżeńskie bardzo dużo obszarów pokazują i no mówię, bardzo lubimy je. I potem jakby ta relacja bardzo często też się w naturalny sposób nawiązuje, też mówimy młodym, uczymy tej profilaktyki, tego dbania i tego przychodzenia, kiedy mamy problem, kiedy coś się dzieje, przyjdź do właściwych ludzi, tak? Nie przychodź do osoby, której się sypie małżeństwo, bo my czasami szukamy, ja zawsze taki przykład podaję, mówię, jeśli nie mamy pieniędzy, jeśli mamy trudną sytuację finansową, to nam często jest łatwo iść do osoby, która nie ma, bo ona nas rozumie, tylko ona nam nie da rozwiązania. Ona nam nie da rozwiązania, więc jeśli macie problem, idźcie do ludzi, którzy mają dobre małżeństwo, powiedzcie, no staramy się, robimy to czy tamto i to też mówimy naszym młodym parom, że tak powiem. Szukajcie właściwych małżeństw, takie są. Jest ta blokada, że ktoś będzie nauczycielskim głosem, tu przemawiał, co robić, czego nie robić. Chociaż jest coś takiego, że przychodzi małżeństwo i żona przyprowadza męża, żebyśmy zmienili męża. Tak. A mąż mówi, ja tu oczekuję, że zmieni się państwo żony. Powiedzcie jej. Tak. No ale to jest jakiś wstęp, już jest nawiązana interakcja. Oczywiście to nie tak, że my zmieniamy, tylko im pomagamy się porozumieć. No i jakby w terapii też się okazuje, że ja nie mam wpływu, chociaż bardzo bym chciała zmienić mojego męża, ale na to, na co mam wpływ, na kogo mam wpływ, to mam wpływ na siebie. I zmiana we mnie powoduje zmianę w moim mężu. No, tak jak zmiana w rodzinie. Jesteśmy jak naczynia połączone. Jeżeli jedna osoba się zmienia, to ma wpływ na innych. Więc mamy takie poczucie, że wykonujemy pracę, która nawet jak już odejdziemy z tego świata, to ona będzie też gdzieś tam procentowała właśnie takich uratowanych małżeństw. Często mówimy rodzicom, chcecie dać wielki prezent swoim dzieciom, kochacie swoje dzieci, to dajcie im kochających się rodziców. To jest największy prezent dla dziecka, poczucie bezpieczeństwa. Większego jakby nie możemy dać naszym dzieciom niż to, że podstawa, relacja, mama z tatą się kochają i chcą dla ciebie dobrze. Ty jesteś ważny. Chcemy wrażeń, biegniemy przez noc jak wilki wygłos.